Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny dzionek. Mam nadzieję, że obudziliście się z dobrą, pozytywną energią. Ja jak najbardziej. Pomimo tego, że dzieci troszeczkę były takie zakatarzone i miały trochę kaszelek, ale już im przeszło. I teraz spędzimy czas na dworze, na ogrodzie, będziemy trochę porządkować. Dzieci się trochę pochuśtają, trochę się sobie poskaczą na trampolinie i mamie tutaj pomogą trochę coś ogarniać na tym ogrodzie, bo jest zaniedbany, kawa mi się już zrobiła. Gulasz jest z wczoraj z pęczakiem, z kaszą pęczak, także obiad jest. Jeszcze mam trochę rosołu i jeszcze mam trochę zupy pomidorowej z ryżem. Więc obiad już jest, ja sobie zrobiłam tylko taki delikatny makijaż oczu, ale nie nakładałam nic oprócz kremu na twarz. Niech ta skóra sobie odpoczywa, ja lubię po prostu wiosną, latem, jak skóra odpoczywa. Podkład zazwyczaj nakładam, kiedy jest mróz, żeby ta twarz mi nie popękała, ta skóra, wiecie, na mrozie. A tak to staram się unikać, wolę takie lżejsze, jakieś kremy BB, kremy CC, najlepiej naturalne, żeby były. Mnie nie przeszkadza, że na przykład jakieś tam piegi mam, bo mam bardzo dużo piegów. Taka moja natura, ale ja się tego nie wstydzę. Nie wstydzę się również moich zmarszczek. No, kiedy mam pełny makijaż, to mam, ale ogólnie odchodzę już powoli od makijaży. Muszę wszystko zrobić, żeby po prostu coraz mniej tego makijażu było. No, dobra, no to nic, zabieramy się do roboty. Ja sobie włosy tylko umyłam. Zaraz podsuszę, żeby z mokrymi nie wychodzić. Pranie już jedno wczoraj się, wiecie, suszyło na dworze. Całkiem inaczej, zapach fajny. Ja uwielbiam takie, wiecie, jak jest pranie na dworze wiszące. I dzisiaj ze dwa prania zrobię. Już jedno się zrobiło, za chwilę drugie. I zaraz wywieszę. Szkoda po prostu też prądu na suszarkę, bo suszarka jednak ciągnie prąd, nie ukrywajmy. A trzeba jednak oszczędzać prąd. To już zrobię taki osobny odcinek o opłatach i tak dalej. Mamy na opłatę i tak dalej, ale wiecie, każdy stara się oszczędzać na czym się tylko da. Na czym się tylko da, bo czasy idą bardzo niepewne i będzie coraz większa drożyzna, więc staramy się też, wiecie, ogrzewania nie włączać, jeżeli nie trzeba. Musimy też się przyzwyczajać właśnie do tego, bo mogą być różne warunki, może za chwilę prądu braknąć i co? I każdy będzie marzł, także trzeba powolutku się przyzwyczajać do niższych temperatur. Zresztą my nigdy na noc nie włączamy ogrzewania, wolimy się cieplej ubrać, jakieś ciepłe piżamki, niż, wiecie, grzać się i za bardzo źle się oddycha, my tego nie lubimy. Jeżeli już jest tak bardzo zimno, to wtedy ogrzewanie włączam. No bo też mam córeczkę malutką, 6-miesięczną. Jejku, jak ten czas zleciał. Dobra, za bardzo się rozgadałam. Biorę się do roboty. Także zostańcie, zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka, przywitajcie się ze mną, piszcie, dyskutujcie, jeżeli macie ochotę. O, już wariacje się w moim synu odzywają. Zaraz tu ich pogonię. Niech troszeczkę, wiecie, kreatywności mają na tym dworze. Ja tak ich trochę zagonię do tej robotki, żeby potem nie miały zbyt dużo energii. Trzeba tą energię gdzieś, wiecie, żeby uleciała. Także zaraz troszkę trzeba ich pogonić. No dobra, to na razie. Eczka już gotowa. Dzisiaj sobie postawiłam na taką, na cappuccino. Nieraz lubię latte macchiato, ale dzisiaj akurat jest cappuccino takie większe, poziomowane. Mogłabym jakiegoś jeszcze, nie wiem, syropu dodać. Ja też dodaję na przykład, jeżeli mam kawę mrożoną na przykład, to bardzo lubię dodać gałkę na przykład waniliową lodów. I jest pychotka. Muszę Wam pokazać moje metody na kawę, ale to innym razem. A ja Wam nie robię zdjęcia, tylko ja Was nagrywam. Cześć, brudasku. Cześć. Powiem Wam, że dzisiaj robotka się posuwa do przodu, bardzo fajnie. Powiem Wam, że już kawał dobrej roboty odwaliliśmy. Hanka mi tutaj rurką zamiata.
Już słychać... Baby, tak. Już słychać w tle, no, tego vana z lodami. Ja. I co? I got pounds for ice cream truck. How many pounds have you got? Five. Oh, 5 pounds. Yeah, I got 5. I'm older and I'm 5 to my birthday. Like this 5. To nie jest na twój birthday. No, no dobra, niech ci będzie. 5 is not my birthday because I'm 5. Ah, you are 5. Aha. Yeah, 5 is bo, in number bo ty jesteś pięciolatek, to masz 5 funtów. No dobra, niech ci będzie, to tak sobie wymyśli. 5 is in number blocks and I can be taller. Lat. A ty masz 9 już będziesz miał niedługo. Ja na razie jeszcze masz. High five. No to tak, 9 lat to będzie chciał 9 funtów. No, high five! Łop, łop. High five. No nie mam jak, bo nie mam ręki. No, masz high five. Well done, no. No high five! No, high five! O, well done, low five. Okay. High five. Okay. No dobra, bo nam zaraz ten, pojedzie ten ice cream truck. Dobra, za chwilkę Hania. O, Dia, jedzie! Hello. Come on, kids, come on! Hello! No, which one ice cream? I put the ice cream on my pocket! No, impossible! Pan tutaj daje! No, muszę przyznać, że dzisiaj dzieciaki i ja również odwaliliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. To trzeba przyznać. Nie wiem, czy słychać w tle papugi, bo tutaj sąsiad ma papugi. To teraz są cicho, ale będzie taki czas, że będą tak głośne. On ma tych papug bardzo dużo, mniejsze, większe, że nieraz to oszaleć idzie. No, ale jak muzyka na przykład leci tak na full, no to wtedy się uciszają te papugi. Więc tak, cieszę się, zaraz sobie zrobię kawę drugą, jak nigdy, rzadko piję dwie kawy. W ogóle ostatnio to tak mało tej kawy piłam, ale dzisiaj to po prostu bardziej, kochani, dla smaku tą kawę piję. Cieszę się, że już prani można wywieszać, bo naprawdę zapach jest, szybko schną te rzeczy, nie niszczą się, bo jednak wiecie, suszarka suszarką, jednak troszeczkę niektóre ubrania się niszczą, blakną. No, ja w ogóle delikatnych ubrań to ja nie wkładam. Niektórzy wkładają do suszarki ubrania takie delikatne, koszule, jakieś takie rzeczy, ja raczej nie, ja raczej takie ciężkie rzeczy, jakieś bluzy, dresy, ręczniki, takie jakieś grube pościele czy coś. No, to tyle. No i co, widzimy się później.